Nasze radio to FM Euroconchita, Barbie Baby Langstrom Extra i dzisiaj też nadaje, bo właściwie dzisiaj sobota na niedzielę to święto Paschy prawosławnej w kościele, właściwie nie w kościele, tylko w cerkwi. Natomiast proszę Państwa, tutaj mamy też taką firmę Takto Finanse. Babka dzwoniła, bo rozczytałam się w internecie. Złe opinie, zły PR dla Takto Finanse. A na domiar tego babka z Takto Finanse do mnie zadzwoniła. Takie różne rzeczy wygadywała, a że umowę przerwał, a że to, a że tamto. I to Państwo zobaczą, że ci lichwiarze nie mają szacunku dla ludzkich poglądów. W sensie, że gdy dzisiaj prawosławni obchodzą święto Paschy, no to trzeba jakoś, no już wyciszyć się, a to późno po południu, w sobotę właściwie, dzisiaj to już jest święto i jutro. No i ta babka z Takto Finanse, proszę Państwa, tu dzwoni. No to czy ona nie może pójść do domu? Bo jeszcze raz to w niedzielę też telefonowała, także no dziaduwa nie ma po prostu jakiegoś takiego wstydu w ogóle. Już tam nie mówiąc, że obycia, bo obycia mieć nie musi. Wrocław to nie jest Warszawa, ale tutaj w Warszawie ludzie może by się nawet mogli obrazić, żeby tak ktoś w sprawach finansowych, bankowych rozdzwaniał i apę rozdzierał, bo właściwie Warszawa nie jest prawosławna. Warszawa jest katolicka, ale katolicy mogliby się obrazić też z tego powodu, że babka lichwiarka z Takto Finanse wydzwania z Wrocławia tutaj do Warszawy w celu załatwienia swoich spraw. No to jest karygodne w ogóle. Czy jej, bo wiecie Państwo, sytuacja to się może zmienić z dnia na dzień, już się zmieniła. Czy nie będzie jej wstyd, jak będą wołać na ulicy za nią, krzyczeć lichwiara, lichwiara, lichwiara. Przecież Państwo zobaczą, jak ci katolicy, którzy ze mszy wychodzą, no to oni są w stanie zrobić wszystko. Jeżeli kiedyś palono Biblię na stosie, jeżeli kiedyś palono ludzi na stosie, mord średniowieczny, inkwizycje katolickie, to co dzisiaj mogą zrobić? Jutro, pojutrze, no to trzeba myśleć, co będzie jutro, co będzie pojutrze. Tutaj w Warszawie może nie ma tych, tak jak mówię, prawosławnych, ale są lojalni, także bronią wiary. Natomiast tam Wrocław, jak oni są bliżej po prostu Izraela, to po co im wiara, po co im Bóg, po co im teokracja, skoro tego to już dawno nie ma, od roku 70 naszej ery.